Już długo czasu filmików nie robiłem i pytacie się, gdzie jesteś, co robisz, gdzie biłeś i no nie wiem, dlaczego nie robiłem filmiki, bo jestem leniwy i do niczego, nie wiem, w świecie dużo rzeczy się stało, może depresję miałem, nie mam pojęcia, ale nie robiłem, no trochę na TikToku robiłem, na, no jak się końcówkę mówi, na TikToku chyba, na TikToku robiłem, ale to takie małe filmiki, tym razem nareszcie robimy tutaj fantastycznego filmiku o hamburgerach, takie skomplikowane hamburgery, ale przepyszne. Dzisiaj robimy cheeseburgera, który rozbija hachułę. Ja chcę, żeby chleb do hamburgera był taki industrialny. Taki chleb, którego, wiesz, prawie jak w McDonaldzie, ale lepszy oczywiście. I wtedy musi być taki elastyczny jakoś. Taki dziwny trochę. I dlatego kilka tutaj rzeczy musimy robić. Po pierwsze robimy tangzonga. Nie wiem, to chińskie słowo tangzong. Nie wiem, jak się po polsku mówi. Nie wiem, nawet po szwedzku albo po angielsku, jak się mówi. Ale to jest taki klej, który wpierdalasz do ciasta. To 100 gramów mleka i gdzieś 20 gramów mąki. Grzej tutaj i mieszaj, aż masz taki klej. Widzisz tutaj, zobacz. I będziemy zaraz to używali. I tu mam diastatyczny swód. I pytasz się, gdzie kurwa znajdę taki diastatyczny swód? I co to kurwa i znaczy diastatyczny i kurwa na co ten swód? Dlatego, że fantastycznie konsystencja tego chleba będzie naprawdę jakby w jakiejś fabryce robili, tylko że lepszy tutaj. I możesz kupić, idź na internecie i tam poszukaj, a jeżeli nie znajdziesz tam, to samemu możesz robić. Mam filmik, gdzie robię pączki, tu na dole napiszę link. I możesz tam iść i tam dokładnie pokazuję, jak te enzymy działają i jak samemu robić ten diastatyczny ten. Dobra, dalej. 20 gramów tego słodu, 30 gramów zwykłego białego cukru i przygotuj 30 gramów masła, żeby miękkie to masło zrobiło się, 120 gramów mleka i ugrzej do 30 stopni Celsjusza. Kiedy wlejesz tam do tych wszystkich składników, to trochę ustudzi się i będzie perfekcyjnie. Teraz wymiesz mąkę i dużo różnych rodzaj mąków jest. Ty używaj jakąś, która ma nie za dużo białka, nie za dużo proteiny, bo nie chcę, żeby to było takie, taki chleb jaką na kanapę, tylko żeby to było miękkie, takie na hamburgery, miękki chlebek. To gdzieś 10% proteiny, nawet trochę mniej, to wyjdzie perfekcyjnie. No. 300 gramów tej mąki, 7 gramów drożdży. Tym razem to naprawdę dokładnie musiałem wymierzyć to wszystko i żeby nie stresować się, to wszystko tutaj mise en place, tak jak po francusku mówią. Teraz te ciepłe mleko i gniocę w maszynie. Można też ręką, ale łatwiej jest w takiej maszynie. Mise en place. To znaczy wszystko na swoim miejscu, ale no, możesz tak mówić, nie mów po francusku, że masz język polski, fantastyczny jest ten język, można przeklinać. Trochę suche to ciasto wygląda, ale nie bój się, ma tak wyglądać, bo wpierdolimy ten klej tutaj, to trochę bardziej wilgotny będzie i teraz jeszcze bardziej wilgotny będzie, kiedy jedno żółtko z jajka i jedne całe jajko. Najpierw pół tego wlej i kiedy wejdzie do ciasta, to następne. Jeżeli obydwoje od razu włożysz, to jest ryzyka, że zacznie separować. Wiesz, bo jajko ma dużo tłuszczu i w ciaście jest dużo wody z mleka i wtedy jest taka ryzyka, ale też możesz obydwoje wpierdolić, chyba też wyjdzie dobrze, nie ma znaczenia.
Ale tak samo jest z masłem tutaj. Masło jest tłuste, dlatego trochę wpierdalaj, mieszaj, no, wignieć, żeby weszło do ciasta i następne i tak dalej i perfekcyjnie ci wyjdzie. I masz tutaj ładne ciasto. Widzisz tutaj, nie dolepia się, bardzo tłuste jest. I zostaw teraz w ciepłym miejscu. Ten mój piekarnik tutaj to ma taki guzik, żeby ciepło się zrobiło, żeby ciasto rosło, ale to nienormalnie, wszystkie piekarniki nie mają tego. To dobra idea jest włączyć światło w piekarniku tylko, nie włączać w piekarnik, tylko światło, jeżeli możliwe jest, na 0 stopni, włożyć i zamknąć i tam te światło trochę ciepła da i starczy, żeby rosło. To jest dobra idea. I po gdzieś godzinie to widzisz, jakie ładne te ciasto się zrobiło. Teraz tylko wypierdol je, żeby wszystkie bąbelki w pizdu poszły. I widzisz tutaj, teraz na wagę i no mniej więcej 100 gramów jedna taka bułeczka ma ważyć i widzieć perfekcyjnie te bułeczki do hamburgera. Troszeczkę mąki i zrób takie bułeczki, widzisz, pociągnij, widzisz, palce do środka i tak pociągnij, później rób tak i naprawdę, żeby tak naprawdę rozciągnąć ciasto i widzisz tutaj, jakie ładne te piłeczki są, ale gówno z tego będzie, jeżeli takie formy nie zrobisz. Pokażę ci zaraz jak robić te formy. Ale że teraz pokazuję ci, jak robić bez tych form. Pytasz się, jakie? No zaraz pokażę, uspokój się. Pokazuję dlatego, że niektórzy tutaj robią moje przepisy i później piszą, że oj, nie wyszło dobrze, dlatego że włożyłem trochę kupy do tego i nie smakuje, jak powinno smakować. To dlatego słuchaj teraz i oglądaj, jak robić. Bo jeżeli formy nie zrobisz, to zobacz tutaj. Bardzo ładne, bardzo dobrze będą smakowali, ale kiedy na 190 stopni włożysz, to jakie to są buły na hamburgery? No, oczywiście wielkie takie hamburgery byś mógł z tego zrobić, ale za płaskie są, za duże i to lepiej, no takie broś z tego się zrobili. Trochę oleju na pierdol, żeby świecili się. Ojeju, nie powiem, że niedobre. Naprawdę miękkie. Ojeju, widzisz, jak w restauracji, jak w industrii nawet, takie perfekcyjnie naprawdę zrobione. Ja trochę nutelli na to napierdalam i jem, tak jak Włosi by to chyba jadli. Ale to nie na hamburgera, bo trochę chcę, żeby były wysokie i soczyste i dobre. Dlatego robimy te formy, o których mówię. Tutaj folia aluminiowa, nawiń gdzieś 3-4 razy, żeby trzymało się. I widzisz, masz, bardzo ładne. Teraz wpierdol do tych form wszystkie bułeczki, przykryj to i po gdzieś godzinie, może 2 godziny, to wyjdzie perfekcyjnie. Na razie możesz wymieszać jajka, troszeczkę mleka i po 2 godzin widzisz, formy trzymają, wysokie są. Namasz i na 190 stopni gdzieś mniej więcej 15 minut. Może krócej, może dłużej, ale widzisz, kiedy ładny kolor dostaną, to masz. Te były gdzieś 15 minut na 190 stopni. Otwieram i masz fantastyczną bułę. Patrzysz, ojeju, jaka ładna. Patrzysz i widzisz, zobacz tutaj diastatyczny ten słód i wszystko. I bardzo elastyczne są, bardzo dobrze będą działali. I teraz co? No, wiesz, taki amerykański ser, taki na hamburgery, to co nawet, no tutaj w Szwecji, nie wiem jak jest w Polsce, ale tutaj w Szwecji nawet chyba nie można na to wołać ser, tylko trzeba mówić, że to jest sernowy składnik, albo coś takiego, nie wiem dokładnie jak przetłumaczyć. Ale dlaczego tak dobrze smakuje na hamburgerach? No dlatego, że kiedy roztapia się, to trzyma się.
homogeniczny jest. A ten normalny ser, taki dobry, w smaku dobry, na prawej stronie tutaj, to separuje, rozdziela się. Widzisz tutaj na lewej stronie? Taki ładny, długi, fajna konsystencja, a na prawej stronie nie. Ale mam dobrą wiadomość, że można zwykłego sera, takiego dobrego jakiegoś sera, można zrobić tą samą konsystencję jak w tych amerykańskich dziwnych ser. I pokażę jak. Tu mamy biały ser z kozy i dobry angielski cheddar. Tu mam gdzieś 100 ml piwa. Może też być woda. Piwo to nie ma do czynienia do konsystencji tutaj, to tylko smak, bo da bardzo dobry smak da do tego sera, którego robimy. I tu jest ta magia. Tu mam cytrynianu sodowego i to zrobi, to jest te chemikalie, no tak, chemikalia, ale nie jest niebezpieczne. 12 gramów wymieszam do tego piwa na niski ogień, aż całkiem tutaj rozpuści się. I teraz wpierdalaj ten ser, trochę, no może, no trochę tutaj wymieszaj i jeszcze trochę wymieszaj. I zaraz zobaczysz, po kilku sekund zacznie się ten ser roztapiać się, ale nie separuje. Widzisz tutaj, jest jak taki krem. I jeżeli tutaj jakiś kawałeczek jest, to możesz mikserem jeszcze wymieszać i naprawdę będzie taki bardzo, bardzo smaczny krem serowy. Ojeju, tutaj byś mógł nachos wpierdalać do gęby i jeść sobie. Ale my robimy taki amerykański serek do hamburgerów z tego. Możesz też zrobić fantastyczny macaroni and cheese. Dużo dobrych rzeczy z tego możesz zrobić. Ale tutaj mam taką matę z silikonu. Tutaj cienko to wylej, wymasz cienko. Jeszcze bardziej cienkie mogło być, ale nie chciało mi się to robić. I do lodówki na noc. I po gdzieś 12 godzin, albo jeszcze dłużej możesz czekać, ale najmniej 12 godzin, to na papier przewróć i pomału rozciągnij. Może popsuje się, jeżeli popsuje się, tutaj mi trochę popsuł się, to dlatego, że za gruby był, ale i tak, pomału uda ci się. I masz tutaj. Ukroj na takie plasterki, trochę klejący jest, ale nie ma problemu, można trzymać. I widzisz, masz swój amerykański ser, który będzie roztapiał się tak jak w restauracji hamburgerowej, ale smak to ma od prawdziwego sera, bo tutaj prawdziwe sery wpierdoliłem. Dobra, te plasterki masz. Teraz przygotujemy trochę cebuli, bo jesteś Polakiem, wiem, że chcesz cebulę. To na cienkie kawałeczki, plasterki, trochę żółtej cebuli, trochę czerwonej cebuli i niech to pomału smaży się. Troszeczkę soli, troszeczkę czarnego pieprzu i po gdzieś 20 minut to gotowa ta cebula, miękka i fajna. Teraz robimy swój ostry sosik ketchupowy. To zamiast ketchup to zrobimy taki swój sos. Ostry i słodki i kwaśny, wszystko to, co dobre jest. Tu mam paprykę, to jest wędzona papryka, ale możesz używać normalną, zwykłą też. Tutaj granulowany czosnek, niech to w oleju albo w oliwki smaży się trochę, żeby te smaki naprawdę wyszły. Tutaj koncentrat pomidorowy, niech on też trochę tutaj usmaży się, żeby smak dostał. Troszeczkę wody, klonowy syrop albo cukier, ja lubię klonowy syrop, soi trochę i trochę octu. I masz swój ketchup barbecue'owy zrobiony przez ile? 5 minut. 5 minut i masz. Ja lubię czyste mięso, ale nawet kiedy jest czyste mięso, to są dwa różne metody. Albo smażysz grubego kawałka mięsa mielonego, albo robisz smash burger. Tym razem robimy smash burger. To tylko znaczy, że rozpierdalasz to mięso, żeby płaskie było, bardzo płaskie było. Będzie duża powierzchnia
i chrupiące będzie dobre. I ugrzej na pełną pizdę, nie tylko tą patelnię, tylko też na pełną pizdę ugrzej, podgrzej tą łopatkę do mięsa, z którą będziesz wypierdalał to mięso, żeby było całkiem płaskie. Trochę oleju i mocno wypierdol te mięso. Ojeju, zobacz! I połóż te fantastyczne serki na jedno mięsko i na wypierdolone następne mięsko. Trochę soli i czarnego pieprzu i przełóż tak i będzie roztapiało się perfekcyjnie. Teraz tutaj kładziem, bo tam na prawej stronie nie jest takie ciepłe jak na lewej stronie. I przypierdol te mięso mocno, z całkiem jest płaskie. I teraz masz tostować ten chlebek. Fantastycznie jest nawet jaki taki jak jest, ale jest lepszy do hamburgerów, będzie jeżeli tostujesz go. Ten kawałeczek, tamten kawałeczek i tu! Ojeju, perfekcyjnie, nie spal go, kurwa! Weź tą miękką i dobrą cebulkę i ugrzej ją trochę, zanim używasz ją. Trochę sosiku! Te mięsko z roztopionym, fantastycznym serkiem! Jeszcze sosiku! Słodki i dobry! Ten miękki, tostowany chlebek! Następne mięsko ze serkiem i tą cebulkę miękką i dobrą i kurwa masz cheeseburgera zwykłego, ale fantastycznego. To takie kurwa dobre, że jeszcze jednego zrobię. Nawet jeżeli grubym, paskudnym pitokiem będę, to i tak kurwa jeszcze jednego zrobię. Tym razem świeżą cebulę, świeży pomidor i zawsze sól i pieprz dodawaj, zanim używasz go. Rozpierdol na płasko te hamburgery, przewróć sól i pieprz, ten serek, tostowaną bułę i na to napierdol majonez, te mięsko z roztopionym serkiem, ketchup, jeszcze jednego tostowanego chlebka, musztardę, jeszcze mięska, świeżą cebulę jak cebulak, pomidor solony, jeszcze majonez i masz kurwa lepszy hamburger niż na te wszystkie McDonaldy i Burger Kingi i kurwa nie wiem co. To kurwa takie dobre, że aż kukle dostaną się do hachuły. To sami robię dużo filmików, to sami nie robię filmiki, ale jeżeli chcesz podać trochę pieniędzy, to chętnie weźmię te pieniądze twoje. Możesz iść na Patreon i tam dolara możesz dać, albo euro, jednego euro albo jednego dolara, ale nie na miesiąc, nie na dzień, nie na miesiąc, tylko kiedy robię nowe filmiki. Kiedy nowy filmik jest, to zabierzą ci dolara. Jeżeli nie ma filmika, to nic ci nie kosztuje. To bardzo fajnie i może też to znaczy, że może więcej filmików zacznę robić, bo chcę zarobić trochę, a jeżeli jestem leniwym pitokiem, to nic nie zarobię i tak jest. Jeżeli nie chcesz dawać pieniędzy, to możesz subskrybować. To nic nie kosztuje, tylko tutaj na YouTubie subskrybuj i fajnie będzie, bo może dojdę do miliona. No, mówię subskrypcji do miliona. Milion to tutaj nigdy nie zarobię, oczywiście. No, i możesz też koszulki możesz kupić, jeżeli chcesz. Są, też tutaj napiszę link. Rób jak kurwa chcesz, ale dziękuję bardzo, że oglądasz te filmiki. Bardzo kocham wszystkich fanów i takie. O, jest na TikToku też.
Tam trochę, krótkie filmiki tam robię czasami, nie wiem, już długo tam też nie robiłem, ale kiedy robię, to jestem na TikToku, nazywam się Foodempror tam. Też tutaj napiszę link do TikToka, albo wejdź na TikTok. Wiesz co, może nawet ten TikToki tam, może nawet tam nie chodzisz, nie używasz tego. Nie ma znaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.